Szczepienia przeciwko COVID-19 powinny zostać uznane za obowiązkowe. Tak zaczyna się list samorządowców do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W liście samorządowcy popierają wałbrzyską uchwałę o obowiązkowych szczepieniach. Pod koniec kwietnia wałbrzyscy radni miejscy głosami 22 za i 3 przeciw przegłosowali uchwałę o obowiązkowych szczepieniach przeciwko COVID-19 w Wałbrzychu. Przeczytasz o tym więcej na portalu wałbrzych24.com. Uchwała wzbudziła sporo kontrowersji. Były protesty, m.in. przed domem prezydenta. Radni zdecydowali też o wysłaniu apelu do ministra zdrowia. Dziś samorządowcy wystosowali list do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym popierają działania prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja i przegłosowaną przez wałbrzyskich radnych uchwałę. Pod listem podpisali się prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.